Cię w kolejnym nagraniu. Już od jakiegoś czasu pytacie mnie, czy tu w komentarzach, czy właśnie na Instagramie, w wiadomościach o balsamy. Także dzisiaj będzie na temat balsamów i porozmawiamy sobie na temat balsamów z dobrymi składami. Mam tutaj kilka swoich. No i oczywiście także w różnym przedziale cenowym. Także serdecznie zapraszam. Pierwszym balsamem, o którym sobie porozmawiamy, będzie balsam z Bibio bądź Bebio, jak niektórzy to nazywają, od Ewy Chodakowskiej. Ten balsam wygląda w ten sposób. Jest to balsam hipoalergiczny, siemię lniane. No i przede wszystkim bardzo przystępny cenowo. Mamy tutaj olej lniany, który ma właściwości zmiękczające skórę, także jak najbardziej. I zobaczcie, tu jest spora tego butelka, ponieważ tutaj mamy... No nie widzę w tym momencie, 400 ml, więc jak najbardziej. Kolejnym balsamem, o którym chcę z Wami dzisiaj pomówić, będzie balsam z firmy Mokosz. I w tym balsamie jest mokosza żurawina. Oczywiście mamy olejek żurawinowy, oczywiście właściwości regenerujące, nawilżające, oczywiście antyoksydanty. Kolejną substancją zawartą właśnie w tym balsamie jest również olejek migdałowy, który odżywia i wspomaga regenerację naskórka, ale także, co jest bardzo ważne, mamy tutaj kolejny składnik, którym jest ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej i tutaj jest to działanie oczywiście przeciwzapalne. Kolejnym balsamem, o którym chcę z Wami dzisiaj porozmawiać, będzie, także bogaty w różne składniki odżywcze, balsam z firmy Iosy. I tutaj w wersji słodka pomarańcza znajdziemy znów olejek migdałowy, o którym już wspomniałam, właściwości odżywcze, ale także mamy kilka innych bardzo ciekawych składników. Mamy tutaj masło kakaowe, czyli oczywiście regeneracja skóry, ale mamy także ferment z bambusa, który wpływa na elastyczność naszej skóry, oczywiście ją uelastycznia. Mamy także ekstrakt z nasion chia i tutaj oczywiście głębokie nawilżenie, więc skóra sucha jak najbardziej. Przechodzimy do kolejnego produktu, a naszym kolejnym produktem będzie, a raczej będą, bo mam je tutaj ze sobą, uwaga, mam ze sobą dwie maski, maski z firmy Fluff, czyli innymi słowy Nakomi. Ja Wam pokażę, jak one wyglądają i zaraz już Wam powiem, czym one się różnią. I ja wiem, że użyłam słowa maski, ponieważ to nie jest błąd. Oni tutaj to nazywają maską do ciała. Tutaj mamy wersję jabłko z cynamonem, a tutaj mamy wersję kombucha, czyli sfermentowana herbata. Już mnie widać, z powrotem, super. I teraz słuchajcie, zapachy są bardzo ładne, to już o tym mam kiedyś wspominałam, jak robiłam recenzję tej, zdaje się, maski, no, bo się nazywa maska, ale to jest balsam, ale ten zapach kombucha, no, on jest obłędny. Uwielbiam to i niestety tu, gdzie ja mieszkam, czyli w UK po Brexit, na razie wycofali Nakomi Fluff, a to były moje ulubione takie balsamy. One są również bardzo przystępne cenowo, około 5 funtów, to jest 25 zł. Ale powiem Wam teraz tak, otóż tutaj mamy mnóstwo składników odżywczych, to się zgadza, natomiast tutaj w kombuczy wszystkie składniki odżywcze występują po zapachu, czyli tak naprawdę one nie mają większego znaczenia, ale dla zapachu jestem w stanie to poświęcić. Natomiast tutaj w tej wersji właśnie jabłko z cynamonem, wszystko jest jak najbardziej w porządku. Tutaj zapach, czyli oznaczony jako perfume, mamy już na końcu składu, także serdecznie polecam. Kolejnym naszym produktem będzie, i tutaj już przejdziemy do marki Hagi, balsam Hagi z mango oraz chia. No i tak jak już wspomniałam, mamy ekstrakt z nasion chia, czyli właściwości nawilżające. Tutaj w szczególności polecam dla skór suchych, ale oczywiście masło mango. No i teraz tutaj masło mango to jest nasz naturalny emolient, ponieważ zmiękcza skórę. No i oczywiście właściwości głęboko nawilżające i znów tutaj, jeżeli mamy kogoś ze skórą suchą, jak najbardziej. Słuchajcie, zbliżamy się już ku końcowi tego nagrania, ale mam jeszcze kilka przykładów i kolejnym przykładem, do którego chciałabym się zwrócić, w kierunku którego chciałabym się zwrócić, jest to balsam do ciała z firmy Vianek, innymi słowy Sylveco, zdaje się. I teraz co my mamy w tym balsamie? Tutaj nam producent pisze, że jest to balsam ujędrniający i ja z producentem tutaj muszę się jak najbardziej zgodzić. Mamy tutaj bowiem ekstrakt z kwiatu kończyny, który ma właściwości wzmacniające, ale również mamy olejek eteryczny z kory cynamonowej.
kardamonu. Czyli co? Czyli poprawa oczywiście elastyczności skóry, czyli tak jak nazwa wskazuje, balsam ujędrniający i oczywiście nawilżenie. Także tutaj jak najbardziej można sięgnąć po wianka, a nawet jest to wskazane. Ostatnim naszym przykładem będzie tutaj, uwaga, mleczko kokosowe z Bielendy, które oczywiście zawiera ekstrakt z kokosa, czyli właściwości kojące i oczywiście ochrona przed nadmierną utratą wody. No i oczywiście Bielenda zazwyczaj jest też bardzo przystępna cenowo, także przyjdźmy tutaj, jak widziałyście przez wszystkie pułapy cenowe, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. No i tutaj jak najbardziej do skóry suchej, bo tutaj na pewno będą pytania, to oczywiście wianek, oczywiście przeszliśmy przez hagi, mango i chia, no i oczywiście iosi oraz mokosz jak najbardziej, także nie ma żadnego problemu, ponieważ ja tutaj pokazywałam swoje balsamy, ja wam muszę powiedzieć, że moja skóra nie jest jakoś sucha, a właściwie wcale, i te balsamy jak najbardziej sobie dają radę, natomiast rzeczywiście jakbym miała taką typowo suchą skórę, sięgnęłabym po coś bardziej nawilżającego. Także moi drodzy, to będzie na tyle w tym nagraniu, chciałabym wam jeszcze przypomnieć, że mój kurs na temat tapingu twarzy jest oczywiście nadal dostępny na stronie www.zawszemłoda.com. Jest tam również darmowa lekcja tapingu twarzy do pobrania dla każdego, nawet dla osób, które już kupiły kurs i z niego korzystają, także serdecznie was zapraszam i oczywiście obiecuję, że już niedługo będzie więcej nagrań o tej tematyce, bo widzę, że was bardzo to interesuje. Dodatkowo chciałabym was poprosić oczywiście tradycyjnie jak zwykle o subskrypcję, o łapkę w górę i oczywiście widzimy się też na moim Instagramie, gdzie są zupełnie inne treści niż tutaj. Także do zobaczenia, cześć!